want it one more time. I really need to make it right. Energy, I overdose. Cause I'm ready to reload. I need it one more time. But baby, then again twice. But I don't know if I'm ready to let go. Słuchajcie, teraz zamarynuję moje podudzia, bo mówiłam Wam chyba, że kupiłam w Auchan i je zrobię. I teraz zrobiłam taką marynatę. Słuchajcie, tutaj jest tak. 3 łyżki miodu, 2 łyżki musztardy ostrej, bo chodzi o to, żeby ona była ostra. Może być francuska, może być jakaś serbska, ostra, jaka tam chcecie. Albo jak nie lubicie na ostro, to... no to może być delikatniejsza. I wtedy mamy jeszcze tutaj sól, pieprz, jedną łyżeczkę papryki słodkiej, pół łyżeczki chili i 50 ml octu. No możecie dać mniej octu, jeśli wiecie, no jeśli tak nie lubicie, nie? Ja mam troszeczkę mniej niż 50 ml, ale no czuć ten ocet. I teraz wszystko wymieszam, włożę tutaj udka, pomarynuję do lodówki, a potem wkładam do naczynia żaroodpornego i pod przykryciem będę piekła jakieś 45 minut, może trochę dłużej. No i obiadek jest przepyszny, bo robiłam też niedawno, jak był u nas kolega, i powiem Wam, że to była petarda, naprawdę. No, także... mieszam dokładnie i zaraz je w tym wykąpię. No słuchajcie, zmieniłam zdanie co do sposobu pieczenia. Stwierdziłam, że upiekę w taki sposób, będą bardziej chrupiące. Skórka będzie bardziej chrupiąca, wiecie, jak nie będzie, jak nie będą leżeć w tej marynacie. A tutaj jeszcze na blaszce położyłam ziemniaki, ostrugałam ziemniaki i położyłam, posypałam taką przyprawą do frytek i do ziemniaków miałam, to otworzyłam i posypałam. I co? Tak jeszcze zostało z 15 minut i będzie gotowe. No to co, słuchajcie, spada ta marynata, co kapie z kurczaczka, to wszystko jest w ziemniakach, także będzie naprawdę pysznie, będzie taki sosik. Myślę, że będzie super. Tak sobie pomyślałam, że tak
będzie inaczej i fajniej. Bo na początku w ogóle chciałam gotować ziemniaki, ale stwierdziłam, że może tak będzie lepiej. No, dam wam znać. No słuchajcie, dzisiaj jest trzeci dzień, od kiedy zaczęliśmy robić wolierę. Trzeci czy czwarty? Czwarty, jeśli chodzi łącznie z malowaniem, bo tego dnia pierwszego to malowałam po prostu, no to można powiedzieć, że 3 dni robiliśmy, tak, bez malowania tych elementów i właśnie skończyliśmy przed burzą i przed deszczem, bo przyszliśmy do domu zjeść i wiecie, kończę jeść, ja tak patrzę na dwór, drzewa tak się zaczynają kołysać we wszystkie strony. Ja mówię, chmury, patrzę, ja mówię, Artur, zaraz walnie deszczem, zobaczysz, że zaraz walnie deszczem. I szybko pobiegliśmy, jeszcze nam dosłownie końcówka taka została, ale już Artur był zmęczony i głodny. Ja zresztą też, no znaczy może tak nie zmęczona, bo najwięcej dzisiaj Artur zrobił, no ja mu praktycznie tylko ewentualnie coś tam podawałam, ale no tak fizycznie to Artur robił, bo robił siatkę na samej górze, wiecie, na krześle, więc ja mu tylko podawałam, co tam trzeba. I słuchajcie, poszliśmy i Artur szybko tam dokańcza i zaczęło kropić, ale już w momencie, kiedy zaczęło kropić, to już kotki mogły wyjść, już było praktycznie koniec, już kotki mogły wyjść i tak, Karol wyszedł, się odważył, Leila, tak wiecie, Leila tak ostrożnie, ostrożnie, powoli, ale w końcu weszła, a Ewa i Emilka jeszcze nie. Artur teraz siedzi, ja robię właśnie obiad, Artur siedzi na górze, na balkonie sobie coś tam pije, i coś tam w telefonie sobie patrzy i właśnie ma Karolka przy sobie, Emilka, tak wiecie, siedzi przed balkonem i patrzy tylko, ale prędzej czy później Emilka i Ewa też się odważą, też wyjdą, zobaczą, że tam jest fajnie i powiem wam, że teraz no w kuchni jest ciepło, bo mam piekarnik włączony, ale na dworze tam, słuchajcie, na balkonie tak fajnie, przyjemnie, chłodno jest, wiecie, taki wiaterek wieje, że aż przyjemnie i no spadło parę kropli, dosłownie wiecie, to tak wygląda, jakby miał być wielki deszcz, ale burza była naprawdę, aż się tak błyskało, burza była duża, deszcz malutki, praktycznie pokropiło, można powiedzieć, że no naprawdę to nie był jakiś deszcz, tylko takie po prostu kropienie, no parę kropli spadło i przestało i teraz jest po prostu pochmurno. Wieje wiatr, to dobrze, bo przynajmniej jest czym oddychać, jak się na zewnątrz wyjdzie i jak się ma okna otwarte i ten balkon, to też jest fajnie w domu, przyjemnie. No, ale deszczu nie ma i to mnie smuci, bo powiem wam, że trawa, rośliny, w ogóle liście, kwiatki, to wszystko już jest tak spalone, pomimo tego, że ja podlewam, ale wiecie, co to jest podlewanie, to ja bym musiała, nie wiem, ile ja bym musiała podlewać, żeby to całą suszę, tą ziemię, to wszystko, wiecie, żeby to nawodnić na tyle, ile jest potrzeba tak naprawdę, a jest ogromna potrzeba. No a tutaj deszczu, no nie za bardzo, nie wiem, może jutro jeszcze spadnie deszcz, albo może w nocy. No mam nadzieję, że troszeczkę popada, bo najgorzej mi żal, wiecie, tej trawy. Ta trawa jest taka, no pamiętam, w tamtym roku też tak było, też było ciężko, też wieczorami podlewaliśmy. Ale to nawet, słuchajcie, no nawet gdybym stała tam 2 godziny z tego węża podlewała, to i tak to nie będzie to samo co deszcz, także no czekam z utęsknieniem na ten deszcz i czekam na obiad, bo już jestem głodna. Już jest, słuchajcie, 16:30, tego kurczaka tak jak mam, to jednak piekę, słuchajcie, tak godzinę i 20 minut, bo gdybym miała tam pod przykryciem w tym naczyniu, to bym mogła koło godziny tam by wystarczyło, ale że chcę, żeby ta skórka się tak, wiecie, ona była taka chrupiąca, żeby się tak przyrumieniła, no to tam jednak go troszeczkę dłużej potrzymam. No i też chodzi o te ziemniaki, także no, ja czekam na obiad i jeszcze tutaj ogarnę w kuchni idę jeszcze Rudemu dać jeść, bo dostał jakiś czas temu, ale przyszedł tam i nie wiem, bo leży sobie przed domem i raczej korzysta z tego, że jest trochę powietrza, niż jest głodny, ale dam mu. Nie wiem, czy tam już zjadł, czy nie, ale dam mu. Niech sobie zje. Nie wiem, coś mnie tutaj ugryzło w nocy, czy co, bo cały czas mnie swędzi. No, dobra.
idę i później pokażę Wam, jak efekt końcowy obiadku wygląda i zobaczymy, co będzie dalej. No, obiad już jest, słuchajcie, jak to pachnie. Także nakładam. Dzień dobry, kochani. O, padłam. Wczoraj w nocy padał deszcz, ale dzisiaj jest znowu taki ukrop. No myślę, że ten deszcz tak za dużo dla roślin nie dał, dlatego że to była po prostu ulewa i podejrzewam, że wszystko normalnie spłynęło. Jakby był deszcz taki delikatny, to by to powsiąkało w ziemię, a tak śmiem przypuszczać, że no, że efekt słaby. Słuchajcie, jest 10:00, ja już od rana zrobiłam śniadanko, wypiłam kawkę. Na śniadanie miałam na śniadanie płatki. Wczoraj zalałam mlekiem z tym ananasem i mango mrożonym i mrożonymi truskawkami. Jeszcze dzisiaj dodałam rodzynki, jogurt typu greckiego i tak tyle. I zjadłam sobie ze smakiem, było smaczne. Wypiłam kawkę. No i jak wypiłam kawkę, tak zabrałam się za czyszczenie ząbków kotkom, uszu. Co było? Ząbki, uszy i oczka, wiecie, przemywać i to takie, nie? No, także pielęgnacja wykonana i wiecie, a to nie jest takie łatwe, bo to trzeba się nabiegać, bo one zwiewają. Jedno widzi, że drugie już ma robione, to zaraz już ucieka. No i pomimo tego, że rano zaraz jak wstałam, to wzięłam prysznic taki chłodny, bo powiem Wam, że obudziłam się po prostu mokra. W ogóle jakoś tak strasznie, jakieś dziwne sny dzisiaj miałam i jakoś taka niewyspana się obudziłam i poszłam szybko pod prysznic. Ale no pomimo tego już jestem mokra z powrotem, nie? No, jeszcze nawet mi włosy do końca nie doschły, a ja już jestem po prostu cała spocona. No ale takie uroki lata, ja wiem, nie ma co narzekać, jeszcze zatęsknię za tym upałem, tylko dlaczego, wiecie, to jest taki upał, nie może być normalnie tam 20 parę stopni, a nie 40, no ale w sumie lepsze to niż zima, naprawdę, lepsze to niż zima. I co? I Artura nie ma, przyjedzie później. Późno dzisiaj przyjedzie, naprawdę. Bardzo późno po południu. No więc sobie sama jakoś organizuję czas. Jeszcze na obiad został z wczoraj obiad. Ewentualnie może ziemniaczków trochę zabraknąć, to dogotuję. Także jedna osoba zje z piekarnika, a druga albo ryż sobie może ja ugotuję, a to będzie dla Artura. O, tak będzie lepiej. No, nie będę musiała strugać i tak dalej. A w ogóle to nie ma ziemniaczków. No, nie ma ziemniaczków. Bo już wszystkie zużyłam. Ja sobie ugotuję ryż, a dla Artura będą te ziemniaki. Ja bardzo lubię ryż, a Artur, tak wiecie, nie przepada, nie? Znaczy, jak mu dam na obiad ryż, no to zje. Ale to nie jest tak, że gdybym go zapytała, wolisz ryż czy ziemniaki, to by mi odpowiedział, że ryż, bo na 1000% nie. No i oprócz tego chcę jeszcze tutaj w salonie posprzątać. Chcę jeszcze odkurzyć, wszędzie zmyć podłogi, no bo to standard taki codzienny, albo co drugi dzień, zależy jak tam. Ale kotki, słuchajcie, ja im otworzyłam wczoraj, w ogóle do 23:30 siedziały wszystkie na balkonie. Już nawet Emilka się nie bała, już Ewa się nie boi. Znaczy Emilka jeszcze tak może trochę nie jest jeszcze tak, wiecie, do końca przekonana, tak trochę, może jeszcze się trochę obawia. Ale już tam wchodzi, a Ewa już w ogóle zupełnie polubiła, także nie chce tam schodzić z balkonu. No a Karol i Leila to w ogóle tak wczoraj się gonili po całej chacie, słuchajcie, na balkon, na balkonie zryw, taki wiecie, i do domu, i do sypialni, i z powrotem na dół, i z powrotem do góry, i na balkon, i tak po całej chacie, słuchajcie, wiecie co tu się działo? To było już późno.
ale tak się cieszyły z tego balkonu i jak rano otworzyłam, to pierwsze co, wszyscy na balkon. Nawet Ewa dzisiaj już weszła z Emilką normalnie. Także powiem Wam, że niby no co tam balkon, ale to jest dla zwierzaka naprawdę dużo, bo to jest coś nowego i tam wiecie, za oknem, no to tam sobie coś tam ewentualnie zobaczą, coś tam usłyszą, ale nie są w stanie tego jakoś tak, wiecie, no poczuć. A tutaj i wiatr wieje, i drzewa się ruszają, i ptaszki na tych drzewach, i one tam latają po prostu przy tej, wiecie, wolierze, i one na te drzewa wszystkie, bo wolierę mamy, no przy drzewach po prostu te drzewa są ogromne. I one mają widok na ogród, na wszystko po prostu, na wszystko. I tam jest sama natura, wiecie. A jak im zrobimy tą wolierę, tam gdzie jeszcze planujemy, co Wam jeszcze nie pokazałam tego miejsca, to już w ogóle będzie szok. Ona będzie ogromna, ona będzie, słuchajcie, nie wiem, 3 razy taka, 4 razy taka jak balkon. Ona będzie ogromna, ona będzie przeogromna tam w ogrodzie. Ale to jeszcze nic nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, naprawdę nie wiem, kiedy to zrobimy w ogóle. No mam nadzieję, że słuchajcie, jakoś tak przed jesienią skończymy, ale jeszcze mamy też sporo pracy wewnątrz, a dopóki wewnątrz nie zrobimy, to zewnątrz no nie będziemy robić. Chociaż nie wiem, bo z drugiej strony... Prawda jest taka, że wewnątrz teraz w ogóle się nie da robić, bo jest taki upał, więc może jednak zaczniemy na zewnątrz tą wolierę robić, ale nie wiem jeszcze. To się wszystko okaże, słuchajcie. Zobaczymy, jak nam pójdzie, bo wewnątrz to kiepska sprawa. Zobaczymy, jak Artur to zaplanuje. Ja w każdym razie tam od planowania nie jestem. Artur wie to, jak najlepiej zrobić, więc zobaczymy. Ja to muszę teraz przygotować materiały, pomalować. Razem z Arturem będziemy malować, ale wiecie, drewno jako elementy, jeszcze trzeba zamówić siatkę, ale to jeszcze na spokojnie. Na razie wiecie, tak żyjemy teraz tą wystawą, nie? Też jeszcze sporo rzeczy muszę dokupić do wystawy. Muszę, słuchajcie, muszę sporo rzeczy jeszcze kupić, znaczy może nie tak sporo, ale jeszcze kilka rzeczy mi zostało. No jeszcze na spokojnie, nie? Jeszcze został miesiąc, także na spokojnie, ale już dreszczyk emocji jest. No, także ja uciekam do roboty, bo dopóki jeszcze tutaj słońce nie świeci, bo później po południu to będzie, znaczy nawet nie po południu, tylko już tak, wiecie, no wczesnym popołudniem, jak tutaj zacznie słońce świecić, to ja już tutaj nic nie zrobię. No ale chociaż dobrze, że troszeczkę popadało, no zawsze to coś. Wystawiłam, wiecie, te wszystkie doniczki z kwiatami, i bo wiedziałam, że, bo w prognozie było, że w nocy będzie padać, więc wiedziałam, więc to wszystko powystawiałam, wszędzie woda naleciała, także już rano podlewać nie muszę. Na ogrodzie w ogóle nie byłam, bo tam aż, słuchajcie, serce boli, jak na to patrzę. Białe piwonie po prostu rozkwitły, piękne są, ale wiecie, jak to wszystko od tej suszy. O, no drzewa też, nie wiem, czy w ogóle jakieś owoce będą, czy czereśnie, czy wiśnie. No może coś tam będzie, ale bez wody to nic nie chce, słuchajcie, rosnąć. To ja nie wiem, czy to drzewa są popalone, liście są popalone. To nie jesteśmy w stanie tego uratować. Bo żeby, słuchajcie, drzewo uratować, to ja bym musiała, ja nie wiem co, 5 razy dziennie podlewać takie drzewo i to obficie, wiecie, bo to nie jest deszcz, a to woda nawet, wiecie, z węża, to nigdy nie będzie deszcz, to nigdy nie będzie taki efekt, więc serce się kraje, ale niestety nic nie zrobimy. No, także cieszę się bardzo, bo woliera zrobiona. Jeszcze tam takie małe poprawki są do zrobienia, ale to jak Artur wróci, albo jutro, nie wiem, bo dzisiaj będzie pewnie zmęczony, to tam porobi jeszcze takie podokańcza, takie wiecie, na tip-top już, już tak, żeby tam wszystko było super, żeby nie można było się do niczego przyczepić. No i ten. I no bo wczoraj to już burza się była, jak kończyliśmy tą wolierę robić, i burza, i wiecie, i zaczęło padać. Co prawda później już przestało, bo tylko trochę pokropiło.
ale to już było późno, już się ściemniało, także nie chcieli, już byliśmy za bardzo zmęczeni. Więc to on zrobi dzisiaj, albo jak nie dzisiaj, bo będzie zmęczony, to może jutro, może jakoś mu się uda to zrobić. Ale to już są takie, wiecie, takie, jakby to powiedzieć, no zakończenia, tylko tam na zakończeniach trzeba podokańczać i żeby to jakoś ładniej wyglądało i wszystko będzie super. No, także ja się cieszę i elegancko. Ojejku. Dobra, kochani, lecę do roboty. A tak mi się nie chce, ale muszę. Znacie to, nie? No. Dzień dobry, Rudy. Dzień dobry. O, kwiatki nowe się pojawiły. Widzicie, po deszczu od razu, nie? No, po deszczu to od razu. O, różyczki są. Rudy, cześć. A widzowie mówią, że mam ciebie więcej pokazywać. Zobaczcie. Jedna różyczka. Druga, tam różowa. I tam schowana jest trzecia, czerwona. No, także dzieje się. Idziemy do piwonii zobaczyć. Ptaszki zadowolone. Śpiewają. Jak już róże urosły, słuchajcie. A Artur mówi, nie przycinaj, bo przecież ty do samej ziemi przycięłaś. No, widzicie jak odżyły? Dobra, idę do tego. Do czego? Do piwonii zobaczyć. Tutaj z tych młodych, które przesadziłam w tamtym roku. Biała jest, reszta jeszcze nie. No, a tutaj deszcz położył, co po niektóre, ale też są. Zobaczcie. Są białe. A różowe już tak na wykończeniu. Muszę poobcinać te główki. No. Tak. Są kwiatki. A tutaj te, które też w tamtym roku przesadzałam. Tutaj nawet lepiej jakoś te różowe kwitną. Tamte są białe. A te różowe. Ale zobaczcie. Tu im dobrze jest. No hej. Słuchajcie, mam tą paczkę, którą w ogóle miałam wam pokazać. Jak przyszła, ale odłożyłam ją i zapomniałam. To wam pokażę, co zamówiłam. I tak jak to jest taka sytuacja, jak na przykład wam opowiadałam, jest z... ale ładny zapach. Jak wam opowiadałam sytuację z lekami, że często tak jest, czy dla psów, czy dla kotów podaje się ludzkie leki. Tak samo jest w tym przypadku. Słuchajcie, są różnego rodzaju takie pudry dla kotów. Są w sprayu i taki też chciałam kupić, bo taki ma moja siostra i używała go do futra Ewy. Zwłaszcza to, jeśli chodzi o tą rasę, no to jeśli chodzi o ogony, wtedy ogon staje się taki bardziej puszysty. To tak samo działa, słuchajcie, jak mączka ziemniaczana, czy jakiś puder, wiecie, po prostu coś pudrowego, tak? Jakiś puder, jakiś pochłaniacz tłuszczu i tak dalej. Bo też jeszcze, jeśli nawet ktoś nie ma, to może używać właśnie mąki ziemniaczanej, ale no mąka, jak jest mąka, to tak czasami ten biały, to biały nie chce tak zejść dokładnie z futra, więc to jest takie trochę ryzykowne. No i właśnie używa się takich pudrów i dla psów, właśnie i dla kotów. Są też takie pudry, które wiecie, robią z białego futra, na przykład są dedykowane do białego futra, są białe i pochłaniają taką żółty kolor na przykład sierści. I moja siostra ma właśnie taki puder w sprayu, ale
też koty się boją takiego psikacza, wiecie, jakbyście na przykład wzięły lakier do włosów czy coś i psikały włosy, to czasami koty zwiewają, bo się boją po prostu tego odgłosu. I ja, żeby no już im więcej stresu niż będą miały nie przysparzać, bo i tak wystarczająco na wystawie będą miały stres. Lejla się tu bawi w tunelu. To postanowiłam kupić taki puder. Jest podobno bardzo dobry. Boro Talco. To jest talk do skóry dla ludzi, ale jest też bardzo dobry i ludzie go stosują, jeśli chodzi o psy i koty, na futerko. Co prawda, takie wiecie, jak weźmiecie w ręce, to też trudniej jest rozprowadzić to po futerku, ale przynajmniej nie ma tego odgłosu, który jest właśnie jest w takim pojemniku pod ciśnieniem jako spray, więc postawiłam na to, żeby no żeby właśnie nie stresować ich i zamówiłam taki. To jest bardzo, nie wiem czy znacie tą firmę, bo to też oni mają różnego rodzaju kosmetyki, mydła, no różne rzeczy, kosmetyki, słuchajcie, mają przeróżne i bardzo sobie ludzie chwalą w ogóle te kosmetyki, więc zamówiłam. Już czuję, że bardzo ładnie pachnie, już na odległość czuć ładny zapach i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Też podobno bardzo się sprawdza, jeśli chodzi o to, żeby w upalne dni uda się nie pociły, bo to jest taki talk i on podobno bardzo dobrze się na skórze utrzymuje i dla osób takich, no takich trochę przy kości właśnie też, jak mają problem z latem, że uda się pocą bardzo, to to właśnie jest bardzo dobry i też dla ludzi na odleżyny, no naprawdę wiele zastosowań tego talku widziałam i bardzo dobry podobno jest, więc no więc więc go kupiłam. Mam nadzieję, że się sprawdzi, tak. I to jest kolejna rzecz, którą kupiłam. I on nie kosztował dużo, bo kosztował 13 zł, 200 gramów. Były jeszcze po 50, po 100. Nie wiem, czy 50 był, czy 100. No i jeszcze większe były, ale stwierdziłam, że 200 to jest taki naprawdę wystarczający. 13 zł plus dostawa 7 zł. I no jest o wiele tańszy niż ten w sprayu, bo w sprayu chociaż to tam jest 400 ml, a tu jest 200 gramów. Tamten kosztuje 50 zł tam plus przesyłka. Ale no właśnie nie chcę ich dodatkowo stresować tym psikaniem ze wszystkich stron na futro. Także taką podjęłam decyzję. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi ten talk, poleciła mi siostra, bo no tak jak wiecie, tak jak wam mówiłam, po prostu ludzie sobie go bardzo chwalą i jest podobno bardzo dobry. Też dobry jest Johnson & Johnson z Rossmana, ale nie tak dobry jak ten, więc stwierdziłam, że dobra, zamówię przez internet i będzie. No, także czy macie dzieciaczki czy coś, no to polecam. No bo wiem, że dużo osób poleca, więc nawet nie sprawdzając mogę wam go polecić. Jeśli nie znacie, to sobie możecie w internecie poczytać i ewentualnie wtedy podjąć decyzję. No a ja właśnie sobie gotuję ryż na obiad, bo Artur dostanie ziemniaczki, Artur już wrócił. Dostanie ziemniaczki i kurczaka, a ja sobie gotuję ryż i zjem sobie kurczaczka z ryżem i do tego tą surówkę jeszcze, którą mam od rodziców i potem zobaczymy, bo powiem wam, że się nagle mega, mega ciepło zrobiło. Rano nie było aż tak ciepło, wiecie, ten deszcz tak trochę zrobił, że fajnie zrobił, a teraz to jest znowu gorąco, ale czasami wiaterek zawieje fajny. Na balkonie jest fajnie, jak nie świeci słońce, bo wtedy wieje tam fajny wiaterek i można się iść tam ochłodzić. No, można iść albo do garażu się ochłodzić, albo na balkon. Dobra, także ja lecę dokończyć obiadek, zjeść i potem się widzimy. Czekajcie, muszę ściszyć telewizor. Powiem wam, że jest naprawdę dziwnie, jak jest woliera, dlatego że nie ma kotów w domu. One nie chcą w ogóle przyjść do domu.
Mam im tam, wiecie, postawione miski, woda, jedzenie, wszystko mają. Nie chcą w ogóle, siedzą tam, bawią się, fikają. Jeszcze chcemy z Arturem zrobić im tam bułeczki, że teraz zrobiliśmy jedną i tam taką, no jakby to powiedzieć, no wiecie, przycięliśmy jedną taką kantówkę do no wspinania się do pazurków i tak dalej, ale nie chcą koty w ogóle wejść do domu, także jest tam fajnie, chłodno i im się nie spieszy po prostu do domu w takiej, a nie innej sytuacji. No ja odkurzyłam, pozmywałam, posprzątałam kuwety i co? No i tak. I teraz włączę laptopa, zmontuję film, wrzucę go jutro, bo dzisiaj już wrzuciłam, ale będę miała na jutro, no bo jutro chcemy od rana coś tam pracować. A powiem Wam, że jestem zmęczona dość dzisiaj, nie wiem, czy to też ta pogoda troszeczkę mnie chyba tak męczy, bo już tyle dni, ale dzisiaj już jest troszeczkę chłodniej, no nie ma co ukrywać. No, mnie oczywiście wysypało, ale to wiecie, no. Zdarza się, nie? No, przynajmniej mi. Zrobię sobie jakąś kolację, ale nie mam, mam taką ochotę, bym serek wiejski sobie zjadła z pomidorem. Ale nie mam serka wiejskiego, wczoraj zjadłam na kolację ostatni. Ale coś innego może sobie wykombinuję. Aha, i jeszcze na jutro muszę sobie przygotować śniadanie, czyli płatki. Powiem Wam, że te płatki górskie są naprawdę smaczne. Powiem Wam, że one są naprawdę... kiedyś któraś z Was, chyba nawet nie jedna, polecała mi płatki górskie. I ja kiedyś kupiłam. Ale one jakieś takie nie było mi dla mnie za ciekawe. Jakieś takie malutkie, drobniutkie, taki jakby proszek to był. Ale te są naprawdę smaczne, także może zostanę wierna. Zobaczę jeszcze, czy to dzisiaj mi tak smakowało, dlatego że, nie wiem, byłam bardzo głodna rano, czy one faktycznie są jakieś takie smaczniejsze. Jeśli tak, to faktycznie będę je kupowała. A tymczasem włączam laptopa, idę zrobić film. Tak, bo jutro, wiecie, chcę po prostu wstać i Wam wrzucić ten film, bo już dzisiaj, co prawda nie jest jeszcze jakoś tak mega późno, ale już dzisiaj nie chcę mi się wrzucać, bo wtedy bym musiała czekać, wiecie, i wtedy bym musiała iść spać dopiero jakby się wrzucił, a jutro Wam wrzucę, bo dzisiaj już był, no, także tak, idę po wodę sobie, bo muszę się napić, a mam tutaj jeszcze wodę, no dobrze, mam jeszcze wodę. Jutro będziemy musieli, nie, chociaż zresztą może na jutro jeszcze pieczywa wystarczy, ale ziemniaków nie mam. Powiem Wam, że ten kurczak z tymi ziemniakami bardzo Arturowi smakował. Ja sobie ugotowałam ryż, ale jemu naprawdę ten kurczak tak smakował i te ziemniaczki, mówi, no szok po prostu. Ja myślę, że tutaj dużą grę ta przyprawa do ziemniaków i do frytek zrobiła, bo ona no, dała taki naprawdę, wiecie, nie trzeba tych ziemniaków solić, tylko wystarczy posypać tą przyprawą i one są naprawdę smaczne i nie są ani mdłe, no są takie fajne, inne. Także coś w tej przyprawie myślę, że jest, naprawdę mu bardzo smakowało. Ja sobie ugotowałam ryż, Artur dostał te ziemniaczki, mięsko mamy zjedzone, muszę tylko blachę i ten ruszt umyć. No to też jeszcze zrobię przed pójściem spać, także jeszcze trochę mam rzeczy do zrobienia, no, także idę robić film.